Siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie. Dzisiaj mam wyjątkowo super plan, ponieważ postanowiłem, że pogadam z Palionką i postaram się jakoś wyciągnąć od niej jakieś informacje. Mam nadzieję, że ona coś mi sprzeda, ponieważ no jest taka możliwość, że ona jednak przypadkowo powie mi na przykład o tym, że się spotyka z Milki, że tam jakieś mają plany i tak dalej. I zawsze jakieś informacje może uda mi się od nich wyciągnąć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kluczową łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. A wy zostawcie, prawda, łapkę w górę, macie czas na zostawienie łapki w górę, dopóki nie zrobię żonglerki tymi pluszakami. A kurde. Dobra, nie umiem żonglować, zostawcie łapkę w górę. Obiecuję widzowie, że się kiedyś nauczę żonglować, dobra? Jeszcze kiedyś was zaskoczę i zrobię dobrą żonglerkę na odcinku. No a tymczasem, nie przedłużając, witam was oczywiście na Palionowie, ponieważ tutaj musimy dzisiaj zrobić, prawda, najważniejszą rzecz na świecie, czyli po prostu jakoś przeciągnąć Palionkę na swoją stronę i wyciągnąć od niej bardzo ważne informacje. Ja myślałem, jak mógłbym to zrobić, jakby, jaki jest cel odcinka? Moim celem jest wyciągnięcie od niej informacji dotyczącej właśnie tej bazy, którą one mają obok tego domku Palionki. W sensie, że Milki i Palionka. Więc pomyślałem, że najlepsze, co mogę zrobić, to po prostu pójść do Palionki i powiedzieć ci: słuchaj, informacja za informację, ja ci mówię, gdzie ja mam tajną bazę, a ty w zamian za to powiesz mi, gdzie ty masz tajną bazę, czy w ogóle taką masz. Po prostu wiecie, żeby zdradziła mi jakiś swój sekret i tak dalej. Po prostu postaram się coś takiego od niej wyciągnąć. Ale żeby mógł coś takiego wyciągnąć, to najpierw ja muszę mieć tajną bazę, a nie mam. Więc po prostu zrobimy sobie na szybko tutaj taką tajną bazę, to nie będzie moja tajna baza prawdziwa. To będzie taki... to będzie taka fejkowa tajna baza. Ponieważ zrobię ją w tym miejscu, ja po prostu powiem Palionce, że tu muszę za każdym razem rozwalać i tutaj zrobię taki mały tunel, który będzie po prostu zakończony tym, że będzie jakieś małe pomieszczenie, w którym dam jakieś kilka skrzynek i po prostu nic więcej tutaj nie będzie, bo po prostu nie ma sensu robić jakiejś takiej, wiecie. No przecież nie powiedziałbym mi, gdzie ja mam prawdziwą tajną bazę, nie? Znaczy... zacznijmy od tego, że nie mam żadnej tajnej. Gdzie? Nie mam pochodni, już wszystkie wykorzystałem. O nie! O nie! Dlaczego? Dobra, to weźmiemy tak. I ja tu chyba miałem troszkę... dobra, mamy trochę, dobra, super, super. Myślałem już, że wszystko, że tak powiem, wykorzystałem, ale dobra, tu mamy tak, 60 pochodni to jest jednak całkiem sporo. Dobra, i możemy sobie tu postawić, żeby cokolwiek widzieć. W każdym razie, co ja mówiłem, że no nie pokażę jej przecież mojej prawdziwej bazy, tylko pokażę jej taką fejkową, no i mam nadzieję, że ona się na to nabierze i powie, no dobra, że skoro ja jej pokazałem fejkową bazę, znaczy bazę, bo ona powie, będzie myślała, że to baza, no to ona też jakby pokaże mi swoją i zaprowadzi mnie tam, a ja powiem, wow, ale fajna i tak dalej, i będziemy mieli dowód na to, że one faktycznie tam się spotykają, że faktycznie jakieś naprawdę swoje spotkania babskie mają i tak dalej. Ja wiem, że tak naprawdę one tam mogą wcale nie robić nic takiego złego i może się okazać, że one po prostu sobie miło spędzają czas i to tak, wiecie, że ja tak na siłę szukam dziury w całym. Ja wiem, że tak może być, ja wiem, ale ja wiem, widzowie, że i wy, i ja jesteśmy niesamowicie ciekawi, o co chodzi i dlaczego one się spotykają, o czym rozmawiają. No to po prostu musimy, prawda, no musimy to zbadać, musimy to zbadać, musimy wiedzieć, co się tam dzieje. Dobra, widzowie, ja nagrywałem i wyłączyło mi się nagrywanie, czajcie, ja tyle czasu gadałem do was i po prostu moje nagranie się nie nagrywało. Ja tego najbardziej nie lubię, jak nagrywam i mi się coś nie nagra. Po prostu jest mi tak smutno wtedy, jest mi mega smutno. Ale wykopałem już tutaj jakąś dziurę i po prostu musimy teraz to jeszcze dokończyć i... prawda, zrobić z tej bazy jakąś taką, która będzie dobrze wyglądała. Zniszczył mi się kilo w międzyczasie od tego kopania, więc no niestety nie jest kolorowo, widzowie, mogło być lepiej, a jednak te kilowy mi się niszczą. No ale dobra, możemy tutaj, prawda, zrobić z tego piękną bazę, która zaraz będzie tutaj pięknie wyglądała. Oczywiście fejkowa baza. Od samego początku do końca będzie to fejkowa baza. Myślę, że ją później wykorzystamy na jakąś taką... może po prostu zrobimy z tego większy magazyn, mi się wydaje. To będzie dobry pomysł z tego powodu, że widzicie, mamy to tutaj, tuż obok tego magazynu, więc jak tutaj te skrzynki zapełnimy, to wydaje mi się, że po prostu tutaj zrobimy... albo wiecie co? Nawet byśmy mogli później wyważyć tą ścianę i po prostu zrobić tak, żeby tutaj z tyłu powiększyć ten magazyn, że po prostu tutaj będzie tak jak z drugiej strony, jest tutaj taka wnęka, a tutaj też będzie taka wnęka, która po prostu się rozłoży na duży magazyn. To jest plan. To jest plan, tak zrobimy, aż mi się, kurde, aż się zgrzałem od tego pomysłu, taki dobry. Dobra, plan jest świetny, teraz jedyne co trzeba, to po prostu to upiększyć, więc ja póki co nie będę tego robić jakoś mega dobrze, po prostu zrobię to już tyle, jakie jest, po prostu później to będę powiększać, jak będę już musiał to powiększyć. Dobra, no, robimy tak, będzie o jedną kratkę mniejszy, już nie chce mi się tego kopać, ale po prostu musimy zarobić taką bazę. Kończy mi się ten blok, o nie, brakło mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu bloków mi takich brakło. Najgorzej, najgorzej w świecie. Dobra, słuchajcie, mam inny plan w takim razie, patrzcie, bo ja wiem, że tutaj je dawałem. To jest ten gładki właśnie. Łatwiej go zdobędziemy w ten sposób, a podmienimy to na ten.
A brakło mi tam ile? 6? Dobrze liczyłem? Chyba 6 tam było, tak mi się wydaje. Ale mogłem się mylić. Aczkolwiek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie starczyło. Dobra, jeszcze trzeba podłogę podmienić, ale podłogę to musimy zmienić na taką kurczę, żeby ona tam się zgrywała z tą całą resztą. Tak mi się wydaje, że dobrze by było. O nie, zgasiłem sobie pochodnie. Dobra, już stawiamy tu pochodnie, rozjaśnijmy to jakoś. Może tu i tu, nie wiem, dobra, dajemy jakoś te pochodnie byle jak. Nieważne, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Zróbmy jeszcze podłogę, wydaje mi się, że podłogę zrobimy. Kurczę, z czego zrobić podłogę? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, no chyba z kobla zrobię taką. Taką, wiecie, prowizoryczną na start, bo serio, nie chce mi się tutaj robić niczego więcej. Tym bardziej, że wiem, że to będę musiał wszystko zmienić później. A teraz robię to po prostu na szybko, żeby móc z palionką tutaj, prawda, przyjść i pokazać tą basę, żeby ona myślała, że faktycznie jestem z nią jakoś sprzymierzony i że po prostu chcę jej zdradzić mój sekret w zamian za jakiś jej sekret. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Dobra, dajemy kobla, kobel wystarczy, kobel też jest fajny. Kobel jest super, super jest kobel. Dobra, tu mamy raz, dwa, trzy, pum, 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 pum. Robimy, o, brakło mi kobla, ale dobra, mamy idealnie. Okej, i teraz trzeba to jakoś tutaj jeszcze upiększyć, coś tutaj do środka trzeba dać. Pytanie teraz co? Wydaje mi się, że jak damy tutaj obraz jakiś, jak damy, ja nie mam za bardzo rzeczy, ale dajmy dynię, dajmy te skrzynki na jakieś, prawda, itemy, tak zrobimy właśnie. Dobra, uwaga, postawmy może, ja chciałbym taki duży obraz. Czy jestem w stanie dostać duży obraz? Zabierzmy te pochodnie w takim razie. Niech jest taki obraz, może być w sumie. Niech jest, po prostu, wiecie, wizualnie niech on sobie tutaj po prostu jest, żeby on sprawiał wrażenie, że tutaj jest to wypełnione, wiecie o co chodzi, nie? Żeby wszyscy myśleli, że że faktycznie tutaj coś jest. Dobra, nie chciałem tego robić tak. Dobra, zróbmy coś takiego, postawmy może, a wiecie co? To się chyba da zrobić tak, żeby to się świeciło. Idealnie. Zróbmy w takim razie tutaj. Tutaj dajmy to, żeby wyglądało to na tutaj, wiecie, że to było tak planowo. Postawmy tutaj taki filar, możemy go oszlifować. O nie, ja sufitu nie mam zrobionego jeszcze. Dobra, tutaj też, o nie. Dobra, tu, uwaga, pum. Brakło mi jednego, ale wiecie jak to zrobimy? Zrobimy to tak. Tak, pum, pum. Ze środka możemy wykopać też. I teraz możemy ogarnąć sobie jeszcze płotki. Proszę, ja mam płotki gdzieś. Ej, ja miałem stonebricka. Dobra, ogarniemy ze stonebricka coś jeszcze. Możemy postawić to w lukę. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre. Dobra, dajmy to w takim razie. Uwaga, stawiamy tu, tu. Mamy to. No, dobrze to wygląda. Mi się mega podoba. No i teraz, co najważniejsze, musimy włożyć do tej skrzynki rzeczy, które są dla nas najcenniejsze. Czyli wydaje mi się, że tak. Na pewno odłożymy to, na pewno odłożymy złote jabłko. Ja kiedyś miałem te diamenty, ale odłożyłem je na ten miecz niepotrzebnie. Mogłem to zabrać tam, ale weźmy złoto też. Złoto też jest dosyć cenne. Myślę, że co nam się tam jeszcze... No, ja nie mam za bardzo rzeczy. No, ale dobra. Odłóżmy w takim razie tutaj te najcenniejsze rzeczy, że to jest niby, tak wiecie, najcenniejszy z najcenniejszych moich rzeczy. Czy żeby ona uwierzyła w tą tajną bazę, że to faktycznie jest moje. Nie wiem, czy ona w to uwierzy, mam nadzieję, że tak. No, dobra. Aha, jeszcze ten dach. O kurczę, z dachem to dopiero będzie cyrk. Dobra, dach też musimy zrobić. Bo dach na przykład zrobimy z tego stonebricku. Mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł, żeby ze stonebricka zrobić. No bo jednak, wiecie, ta baza, ona będzie taka... No, mam nadzieję, że wiarygodnie będzie wyglądała, szczerze mówiąc, bo... W sensie, ja bym nie uwierzył, że to jest czyjaś tajna baza, bo wygląda średnio. Aczkolwiek jest taka mała, przytulna, może być, niech jest w sumie, ale ja bym ją lepiej zrobił. O nie, palionka jest na serwerze, o nie, dobra. Dobra, widzowie, palionka wbiła na serwer, więc już za niedługo będziemy mogli pójść do niej i zrobić ten nasz chytry plan, który tutaj, prawda, mamy zaplanowany. O nie, brakło mi stonebricków, o nie, to nie jest dobrze, to jest bardzo źle, nawet bym powiedział. Bardzo źle, tak coś czułem, że mi tutaj braknie. Dobra, szybko przepalamy jeszcze. O nie, tu się nie da przepalić, tu trzeba przepalić. Dobra, przepalimy tego stona i zaraz wyruszamy w wyprawę, żeby, prawda, z palionką porozmawiać. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj, prawda, zgra. Ta dynia tutaj już w sumie teraz w tym momencie nie pasuje, więc ja bym ją podmienił na coś innego. Dajmy tak i tą dynię może teraz tym razem dajmy... Dobra, dajmy ją tutaj. Tutaj ta dynia będzie się lepiej prezentować. No myślę, że ta fejkowa baza wygląda bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze możemy gdzieś wykorzystać te grzyby. Dobra, tu. Tu zróbmy taki pasek z grzybów, wiecie, żeby sprawić wrażenie, że nam zależało na jakimkolwiek wyglądzie tej bazy, no bo ona nie wygląda jakoś cudownie. No ale dobra, niech jest sobie coś takiego. No i teraz tak, czy stonebrick już mi się przepali, znaczy stone, żebym mógł zrobić stonebricki? No nie, tylko cztery naprawdę. Ojejku, jakie to ma tempo wolne. O nie. I to, dobra, z tego są cztery, więc postawmy ile nam brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć.
Potrzebujemy 9, czyli potrzebujemy... O nie, to się tak długo przepala. Dobra, robimy szybko maksy taką. Czy tu się tam... No nie, bo da się tylko w tym piecu przepalać. Ale dobra, tragedia. Ja mam tylko jeden taki piec, naprawdę? Przecież ja miałem... Dobra, przecież mogę zrobić więcej pieców, to jest tylko z kobla. Dobra, robimy tak, w takim razie postawmy tutaj i szybko przepalmy sobie jeszcze jakąś część, żeby to po prostu szybciej szło, bo ja po prostu się załamę, jak to tak będzie wolno iść. Dobra, zróbmy tak, zróbmy jeszcze te stone bricki. Boom, tu w tym miejscu. I odkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i potrzebujemy ostatnie 5, czyli potrzebujemy, żeby ich się... Nie, to jest najgorsze, że my potrzebujemy 5, czyli będę musiał czekać... No dobra, nieważne. Strasznie długo to zajmie, ale dobra. Tu zróbmy, mamy raz, dwa. Dobra, widzowie, ja to zrobię. Cięcie zrobię, bo bez sensu, żebym czekał, aż mi się to przepali. I lecimy po palionkę. Dobrze, widzowie, zrobiłem tą tajną bazę, zamurowałem ją i lecę właśnie po palionkę. Z tego, co mi wiadomo, ona aktualnie jakby nie mieszka w tamtym miejscu, bo tam strasznie zamroziło. Totalnie zamroziła się cała ta głowa. I tam ta góra jakoś podejrzanie zamienia się cała w zimową i jest to mocno niebezpieczne, szczerze przyznam. I za bardzo nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, no ale musimy na razie to zaakceptować. Z tego, co wiem, to ona teraz jest upaliona i ona w ogóle strasznie dziwnie wygląda, bo ona jest niebieska. Halo, palionka! Witam. Witam, ja wiem, że my za bardzo nie mamy ze sobą kontaktu, więc takiego powitalnego ziemniaka ci rzucę, prawda, żebyś mogła tutaj się posilić. Jak się czujesz? Wiesz co, no nie jest dobrze, jestem jakaś taka niebieska, zimno mi jest cały czas, no jest niedobrze, ale coraz cieplej mi tutaj, pochodni mam dużo. No jest, słuchaj, więc... ja wiem, że tak... Troszkę ci smutno pewnie, że tutaj tak musisz siedzieć, więc ja postanowiłem, że troszkę ci umilę czas i po prostu przejdźmy się, porozmawiajmy, ja ci pokażę mój domek, bo ty w ogóle nie widziałaś mojego domku jeszcze. No chyba nie, możemy się przejść, to chodź, przejdziemy się i zobaczysz, ale zamknij drzwi, żeby tutaj żadne moby nie wlazły do środka, nie? Wiesz, o co chodzi, dobra, chodź w takim razie, pokażę ci domek, pokażę ci różne takie, prawda, rzeczy, co tam mam i tak dalej, bo ja w twoim domku już byłem, ty u mnie nie byłaś w ogóle ani razu, więc przydałoby się coś tutaj ci pokazać, nie? No tak. A jeszcze ci zimno, więc ja tam mam takie ognisko, może się przy nim ogrzejesz. Zimno mi, zimno, no. No to właśnie. No to chodź, tutaj właśnie w tym, tam dalej jest dom Milki, ale to już wiesz, bo tam masz jakiś tam kontakt, nie? Rozmawiałam, fajna Milki, jest bardzo fajna. Uważaj, oj, zombiaczek! Dobra, tu szybkie pokonanie, dobra, już nie ma problemu, kłopot zażegnany. Dobra, zapraszam do środka, dobra. Panie przodem. Wow. Dziękuję, idę tutaj, jaki ładny domek, wow. Patrz, tu zacznijmy od tego, że tu jest ognisko, przy którym możesz się ogrzać, tu, patrz. Ale fajniusiu, cieplusiu tutaj jest. Dokładnie. Więc tutaj możesz, prawda, sobie jak będziesz kiedyś chciała się ogrzać, bo to jest wyjątkowo ciepłe ognisko, to możesz tu przychodzić, prawda, się ogrzać i tak dalej. Tutaj patrz, fajne, tutaj nawet mam lepsze niż pochodnie. No, ja muszę powiedzieć Pawłowi, żeby ci kupił takie ognisko, zrobił ci, żebyś miała tamten. Dobra, tu patrz, tu statywy na zbroję, jakieś mam łóżko, zawsze pomarańczowy, ty zawsze różowy, nie? Wiesz co, ja bardziej lubię różowy kolor, ale pomarańczowy też jest ładny. A niebieski lubisz? Bo takie jedna smerfa trochę się teraz kreujesz, nie? Może być. Każdy kolor mi się podoba, ale różowy najbardziej. Różowy jest najlepszy. Okej, rozumiem. Różowy najlepszy. Czyli wolałabyś znowu być różowa niż taka niebieska? Tak, zdecydowanie. Okej, no to mam nadzieję, że kiedyś tak się zdarzy. Dobrze, patrz, tutaj muszę enchant zrobić, ale jeszcze, kurczę, nie mam rzeczy na enchant, nie mam diamentowego kilofu też. Ale książki. Tutaj będzie się tak fajnie prezentować. Tak, tam na górze planowo będę lazury trzymać, nie? Pod enchanty, no ale to nieważne. Albo jakieś książki z enchantami, zobaczymy. No tu jakiś magazyn mam i tak dalej. I słuchaj, mogę ci coś powiedzieć, ale zaraz. Musisz to zatrzymać tylko dla siebie, dobra? Czy to jest jakaś tajemnica? To jest tajemnica, nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Nie, no powiem ci, bo ci ufam, nie? Zobaczymy, przetestuję twoją lojalność, nie? Słuchaj, mam tutaj taką przygotowaną tajną bazę, o której nikt nie wie, totalnie. Będziesz jedyną osobą, która wie. Chodź, tutaj patrz. Nie, naprawdę? Tutaj trzymam po prostu swoje najcennejsze rzeczy w tej skrzynce. Póki co nie mam nic cenniejszego, więc jestem dosyć biedny. No ale wiesz, ale zawsze coś, nie? Bardzo cenne przedmioty, też bardzo musisz cenne, kryć, tak. Szybson, żeby ci nie wzięli. Ja to kryję, no wezmą, to koniec. Słuchaj, no jak oceniasz to jakby ukrycie tutaj? No wydaje mi się, że za tymi beczkami bardzo fajne, nie? W porządku, ja bym po prostu nie wiedziała, że coś tutaj takiego może być. A obraz? Podoba ci się? Obraz, jest coś za obrazem, chwila? Nie ma nic. Nie ma, ale fajny taki. Ale może by było kiedyś zrobić, ale czekaj, może załadujemy jakiś inny obraz. O nie, ten średni. Może coś takiego. Ten jest lepszy, taki ten jest lepszy? Z małpką. Tak. Czy tu jest małpa? To jest małpa? No tutaj, tu jest małpka. Kurczę, ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi, żeby to była małpa, ale faktycznie to wygląda trochę jak małpa. No nie będę ukrywać, że, prawda, że tak powiem, trafne spostrzeżenie, palionka.
Dziękuję ci. Trafne, no wiesz... trafne. Dobra, słuchaj, a i co, lubisz takie tajne bazy, czy nie? Wiesz co, no mi się, no ja bardzo lubię, nawet powiem ci też tak na ucho, że no. Ja taką tajną bazę sama posiadam. O, no, serio? No, no. A to chodź, pójdziemy do niej. Ale wiesz co, ale nie, ale ja, no dobra, czekaj, chodź, przejdziemy się chwileczkę, ale ja no. Nie wiem, czy ja ci jeszcze mogę pokazać taką tajną bazę. Nie, no bazę, spokojnie, wiesz? Ja ci zaufałem, ty mi zaufasz, wiesz, tajemnica za tajemnicę, wydaje mi się, że w porządku, nie? No niby tak, tylko jest taki pewien problem, Szypson, że ta baza się niestety tutaj jest na tym biomie takim zimowym, wiesz, tam widzisz moją główkę, aha, która jest już kompletnie zamrożona. Ona no. Jest, ja się boję, jak ja próbowałam. Nie, no spokojnie, jest dzień, nie bój się. Tak, ale nie, Szypson, ja nie wiem, możemy tam podejść chwileczkę, tylko no, że to chodź, no, chodzić nie mogę, nie możemy do tej mojej tajnej bazy, bo naprawdę, no jak wiesz albo nie wiesz, no ona jest zamrożona cała, no, ale zimno. Tobie zimno. Zimno. No ale to chodź, to... Mega zimno. To pokażesz mi, gdzie ta baza tylko, nie? Nie, wiesz co, Szypson, ja nie mogę, ja naprawdę, możesz iść sam, ale ja się troszeczkę już, nawet nie tyle, że boję, tylko po prostu zimno mi, ja idę do domku. O, zimno, ale to, zimno! No, to może kiedy indziej, po prostu jak się ogrzejesz, to się umówimy na herbatkę. Dobra, może to, o tak, z przyjemnością, z pewnością, skoro ja wiem o twojej bazie, to ty no też tak. Musisz wiedzieć o mojej. A ty już, ty lubisz herbatki, się spotykać z kimś na herbatki? Tak, ostatnio byłam z Emilią na herbatce, ale nie wiem czy, nieważne, czekaj. O czym gadałeś? No dobra. Nieważne, to są dziewczęce. Tak, ja wiem. I ty, Szypson, nie możesz wiedzieć nic o tym, dobra? Okej, ja nic nie wiem, ja nic nie słyszałem. Dobra, ty nic nie wiesz, dobrze, ani nie wiedziałeś. Życzę ci... Ja nic nie mówiłam. Życzę ci miłego dnia w takim razie. Dziękuję ci, trzymaj się. Trzym się, do zdrowia wracaj, bądź znowu różowa. Pa, pa. O kurczę, widzowie, co tu się wydarzyło? Dobra, przyznała się przede mną, że ma tajną bazę gdzieś u siebie obok domku, więc to jest najważniejsze, ponieważ wiemy na pewno, że jak nie ta baza, którą ja znalazłem, to na pewno jest jeszcze jakaś inna, ale podejrzewam, że to właśnie będzie ta, w której ona się spotkała z Milki, tylko nie powiedziała mi wprost, że z Milki ma tą tajną bazę, ale jestem pewien, że to chodzi o tą bazę, jestem po prostu pewien, więc jakby, no nie chciała tam pójść, no bo wiadomo, tam jest teraz zamrożone, ale na pewno się tam kiedyś wybiorę jeszcze z nią i zobaczymy, czy nam faktycznie powie o tej bazie. Paweł chciał, żebym znalazł dowody i w tym momencie te dowody znajduję. Mam nadzieję, że coraz lepsze dowody będziemy znajdować co odcinek, aż w końcu trafimy do prawdy, co tak naprawdę tam się ukrywa. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, pa pa.